Krzysiu, na początku sezonu dwie porażki, ale jednak ważne zwycięstwo u siebie. Bardzo poprawiło nastrój w drużynie. Jak teraz samopoczucie przed wyjazdem do Białegostoku? Wiadomo, że każde zwycięstwo, każde trzy punkty budują. Można sobie opowiadać bajki o atmosferze, o tym, jak się ciężko pracuje, ale ten prawdziwy zespół, wiadomo, że najlepiej reaguje po zwycięstwach, po tym, jak ta praca przynosi efekty. Dobrze, że udało nam się wygrać ze Stalą, bo no, nie był to na pewno łatwy mecz, ale na pewno już od poniedziałku, wtorku patrzyliśmy tylko i wyłącznie w przyszłość. Jeszcze wrócę do tego meczu ze Stalą. Widać było w pierwszej połowie, że ten początek był nerwowy, że jeszcze to wszystko nie grało. Natomiast w drugiej połowie zespół wyglądał znacznie lepiej i gra układała się po waszej myśli. Czy ten styl gry drugiej połowy przeniesiecie na najbliższe spotkanie z Jagą? No chcielibyśmy na pewno, żeby tak było, bo do tego dążymy. To trenujemy każdego dnia i wierzę, że te treningi przyniosą efekty w postaci właśnie takiej gry. Na pewno mecz będzie zupełnie inny, będziemy grali na wyjeździe, więc to też nie będzie łatwe, ale wierzę, że jesteśmy w stanie z Białegostoku przywieźć 3 punkty. Właśnie, a propos Białegostoku, przecież to było długo twoje miejsce, tam grałeś, czy zostały jakieś sentymenty? No jestem z Białegostoku, więc siłą rzeczy gdzieś tam serce będzie mocniej biło, natomiast potrafię to odłożyć na bok, potrafię to wszystko sobie spokojnie ułożyć i wierzę, że wszyscy razem zagramy tam dobre spotkanie, no i tak jak mówię, przywieziemy 3 punkty, bo na pewno nie jest to zadanie niewykonalne, więc chcemy to po prostu zrobić dla siebie, dla kibiców i nastawiać się dobrze przed kolejnymi spotkaniami. Grałeś w drużynie Jagiellonii, masz tam jeszcze znajomych, grałeś z piłkarzami, którzy są tam obecni. Czy podpowiadasz trenerowi, na czym trzeba się skupić, w czym Jaga będzie najgroźniejsza, gdzie najbardziej trzeba się pilnować? Wydaje mi się, że od mojego pobytu w Jagiellonii minęło także 2 lata, więc sporo się zmieniło. Co prawda wrócił trener Mamrot, z którym miałem okazję i przyjemność pracować. Zostało może 2-3 chłopaków, którzy gdzieś tam byli ze mną w drużynie. Natomiast sporo zmian od tamtego okresu. Na pewno trenerzy mają duży nakład informacji. Sporo meczów na pewno widzieli Jagiellonii, więc wydaje mi się, że ta pomoc nie będzie jakoś tam mocno potrzebna. A wszyscy skupimy się na tym, co do nas należy. My na przygotowaniu na boisku, a trenerzy na pewno tyle, ile potrzeba informacji nam dostarczą. To ostatnie pytanie, jeszcze a propos rywala. Na co twoim zdaniem będziecie musieli położyć największy nacisk, aby Jagiellonia nie grała swojej piłki, a Górnik Zabrze grał to, co potrafi, chce i lubi? Wydaje mi się, że na pewno agresywność będzie tutaj takim kluczem do tego, żeby tą piłkę, którą chce grać Jagiellonia, jej delikatnie wybić, bo u siebie Jagiellonia gra też całkiem dobrze, więc gdzieś tam trzeba będzie na pewno atakować już ich troszkę wyżej. Więc mam nadzieję, że tak to będzie się układało i to my będziemy drużyną, którą się będzie lepiej oglądało w tym meczu. No więc jak zawsze liczymy na zwycięstwo, gorąco będziemy kibicować. Dzięki, jademy dursi. Dziękuję bardzo.